imienia Jana Pawła II w Ludwikowie. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli tu dzisiaj, aby z nami świętować Dzień Edukacji. Nazwa dzisiejszego święta pochodzi od powołanej 14 października 1773 roku przez Sejm Rzeczpospolitej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym w Europie Ministerstwem Oświaty. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach podstawowym, średnim i wyższym. Działalność komisji miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa i uczyniła nasz kraj prekursorskim w dziedzinie reformy. Od tej pory dzień 14 października uznawany jest jako święto szkoły, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela. Dziś dzień święta polskiej szkoły, święta uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują, pragniemy wyrazić nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę, za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Nasze losy złożyliśmy w Wasze ręce, więc przyjmijcie życzenia. 100 lat w zdrowiu, a może więcej. Niech szczęście Państwu sprzyja, a fortuna Was nie omija. Nie trzeba być bogaczem, by ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi. Można podarować mu odrobinę swojego czasu i uwagi. Byście szczęśliwie wszyscy długo żyli, a każdy piękny, dobry był i miły, by Bóg obdarzył Was swymi darami. Zdrowie, szczęście, niech będzie z Wami. Zdrowie, szczęście, niech będzie z Wami. Swoją wdzięczność za trud włożony w nasze wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy pragniemy wyrazić poprzez nasz program artystyczny, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy. Jesteśmy jeszcze młodzi, ale wiemy, jak wiele mozolą się dla nas, pracują nasi nauczyciele, ile to mówią do nas na każdej co dnia lekcji. Ile tych słów nie do uszu, a gdzieś przestrzeń leci. Przygotowują lekcję czasem do późnej godziny, kiedy my sobie spokojnie od dniu jutrzejszym śnimy. Albo znów błędy poprawiają czerwonym atramentem, lub nasze zeszyty z mantami zanoszą do domu na święta. To znów na konferencjach siedzą długie godziny i myślą, jakie lenistwa i stopnie złych są przyczyny. Kochani nauczyciele, wiemy o Was wiele, że każdej długiej nocy robicie co Waszej mocy, by nasze małe mózgi w dorosłym życiu mogły uniknąć rózgi. Ale my dziś ucieszyć chcemy, panów i panie, bo z ich nauki na pewno coś w głowach naszych zostanie. Pragniemy również powiedzieć słowo przepraszam, bo nie zawsze ułatwiliśmy Wam pracę. To już taki przywilej uczniów, że w szkole chce się podać różne figle. To nie złośliwość, to nie złe serce, ale od zwykła dziecięca przekora. Zawsze tak było, wspomina o tym poeta Ludwik Jerzy Kern w swoim wierszu pod tytułem W szkole. W szkole pamiętam, jako małe dziecię, a potem jako dorodne pachole. Robiłem głupstwa, sami rzeczą wiecie, jakie różne głupstwa robi się w szkole. Albo się miałczy, albo nogą tupie, albo się robi inne rzeczy głupie. Można na przykład z największym spokojem rozpylić w klasie proszek do pichania, albo tablicę wysmarować łojem, kreda się ściska i nic z pisania. Można by też zrobić w klasie szumek i strzelać z korków, z rurek albo gumek. Jeśli to piszę, to tylko dlatego, że mam pewne sprawki na sumieniu. Sprawki z lat dawnych, z okresu szkolnego. Sprawki, co tkwią gdzieś w mej pamięci cieniu, że dobrym ludziom sprawiałam przykrości. Dlatego teraz słuchajcie, co powiem. Nie trzeba dużo, trochę dobrych chęci. I może serca, ciut, ciut, ciut. Albowiem jeżeli są gdzieś na tym świecie święci, to u nas w Polsce jest ich bardzo wielu, a nazywają się nauczyciele. Cierpliwość nauczycieli i pracowników obsługi
Również i w naszej szkole często wystawiona jest na próbę, za co dzisiaj szczerze przepraszamy. Zapraszamy do obejrzenia programu satyrycznego pod tytułem Lekcje Wytrzymałości, które poprzedzają przerwy wytrzymałości. Oto próbka jednej z nich.